Puszcza już raz wygrała i ja mam nadzieję, że to, że pójdą za ciosem, że po prostu sprawa no, jest znana, prawda? Puszcza jest znana w tej Polsce, Puszcza jest znana w całej Europie. Mam wrażenie, że bardziej w Europie niż w Polsce i na całym świecie jest znana. Jeżeli mamy podpisy organizacji ekologicznych z 6 kontynentów i jest ich, to są kluczowe organizacje działające na rzecz przyrody, na rzecz klimatu, rozumieją wagę problemu i myślę, że to jest najważniejsze. Dajesz nadzieję, dziękuję Ci bardzo, przedstaw się jeszcze. Radosław Ślusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot. Bardzo dziękuję. Dzięki. Mogę, Kasiu, dla kanału na YouTubie Pod jednym niebem, taki sobie wymyśliłam kanał i zajmujemy się tam też oczywiście Puszczą Białowieską. Powiedz, czy mamy szansę dzisiaj z tą naszą petycją wystartować, no bo sprawa Puszczy jest znana, tak, i w Europie i chyba na świecie już w tej chwili. Tak, na całym świecie, no bo my często zapominamy w Polsce, że Puszcza Białowieska przez cały świat jest traktowana co najmniej tak jak Wielka Rafa Koralowa. To jest jeden z najcenniejszych lasów na całym świecie. Na pewno najlepiej zachowany las, który pokrywał cały nisz europejski. On się ostał u nas w Polsce, bo król Jagiełło postanowił, że będzie tam polował i chciał tej puszczy dla siebie, dla króla, dla korony. Czy my damy radę? To jest jakaś tragiczna sytuacja, że odkąd rządzi PiS, odkąd rządzi Zjednoczona Prawica, właściwie jedynym ratunkiem dla Puszczy Białowieskiej jest regularne udawanie się do Unii Europejskiej, do społeczności międzynarodowej po pomoc. I sądzę, że to jest po prostu jakieś okropne i straszne zwycięstwo Łukaszenki, że my na własne życzenie jesteśmy w stanie zdewastować najcenniejszy las i najbardziej chroniony las, jaki mamy. I teraz dodam jedno, my potrzebujemy bezpieczeństwa na granicach, potrzebujemy też humanitarnego traktowania ludzi na granicach, ale obrona granic nie musi oznaczać dewastacji przyrody. Nam się mówi często, że mamy wybrać albo bezpieczeństwo, albo ochrona Puszczy Białowieskiej. Ale gdyby tylko nasz rząd umiał słuchać naukowców, umiał robić dobrą politykę międzynarodową, to my byśmy w ogóle nie musieli stawać przed takim fałszywym wyborem, bo on po prostu nie ma sensu. W tym momencie dewastowanie Puszczy Białowieskiej to jest naprawdę wypełnianie planów zniszczenia naszego kraju, jakie ma Łukaszenka i jego kolega Putin. No dokładnie, widzę, że na takim przecież niewielkim terenie wcale mamy tutaj doskonały przekrój niszczenia po prostu praw człowieka, praw zwierząt, praw jakichkolwiek, tak? Powinniśmy się stawić tutaj w o wiele szerszym, wydaje mi się, gronie, tutaj w Warszawie, ale tutaj pracownia na rzecz wszystkich istot poinformowała mnie, że Parlament Europejski czeka na tą petycję, że oni wiedzą, co tam się dzieje i że wręcz czekają, co my w tej sprawie zrobimy. Tak, ja też dostaję coraz więcej sygnałów z różnych źródeł w Unii Europejskiej i też pytania. Sygnały, chcemy pomóc i pytania, ale też musimy zdać sobie sprawę z tego, że sytuacja Polski jest coraz gorsza na arenie międzynarodowej. Właściwie w tej chwili, gdy przychodzi się z jakimś problemem dotyczącym Polski czy polskiej przyrody, to instytucje unijne no już nie zachowują się tak entuzjastycznie i z taką wiarą, że faktycznie są w stanie pomóc, jak jeszcze te kilka lat temu. My zmęczyliśmy Europę. Właściwie w tej chwili, gdy ocenić to, w jakiej orbicie lewitujemy, to zachowujemy się, jakbyśmy naprawdę mieli taki tajny plan, jak pomóc rosyjskiej strefie wpływów. I to jest tragiczne. I myślę, że Unia to coraz lepiej widzi, że ze wspaniałego kraju, który się rozwijał, oczywiście, że z problemami. Ja sama przed rządami PiS nie byłam zachwycona wieloma aspektami polityki przyrodniczej czy klimatycznej w Polsce. No ale w tej chwili to, co się dzieje, naprawdę nie ma precedensu. Od czasów PRL-u nie było takiej demolki przyrody i nie było takiego marnotrawstwa środków, zasobów, godności Polski, jak w tej chwili. No, sytuacja jest też trudna, że jak my traktujemy swoich obywateli, którzy tam mieszkają. Oni są naprawdę w tragicznej sytuacji w tej chwili. Ja najserdeczniej współczuję osobom, które mieszkają teraz w strefie stanu wyjątkowego, który już w tej chwili nawet nie jest stanem wyjątkowym.
wiadomość. Ja czytam statusy moich koleżanek, których dzieci są gonione ciężarówkami wypełnionymi wojskiem. Moje przyjaciółki są przeszukiwane, zatrzymywane wielokrotnie. No, to jest niewyobrażalne i bardzo mnie boli, że my zapomnieliśmy trochę o tym konflikcie, zapomnieliśmy o tym, co się dzieje. A ludzie, którzy mieszkają w strefie, są odcięci kordonem bezpieczeństwa, bez dobrego dostępu do mediów. Właściwie gdyby nie media społecznościowe i wyprawy niektórych dziennikarzy, to byśmy naprawdę nie wiedzieli, jak wygląda tam życie. A wyobraźmy sobie, że codziennie pod naszymi oknami, a mieszkamy w niskim budynku, przejeżdżają ciężkie wozy. Albo wozy bojowe, albo transportery opancerzone, albo wielkie maszyny przewożące materiały do muru, który ma zdewastować Białowieski Park Narodowy i jego rezerwat ścisły. Codziennie wchodzimy do sklepu wypełnionego żołnierzami z długą bronią. Bez maseczek, ale z długą bronią. Codziennie są niszczone drogi. Te drogi w Białowieży i w okolicach są totalnie zdewastowane w tej chwili. I codziennie trzeba patrzeć na to, jak dom, spokojne miejsce do życia, zamienia się w coraz bardziej zmilitaryzowaną i wrogą strefę. No tak, część osób nie widzi, ale wystarczy wejść na grupę obozu dla puszczy. Tam są codzienne zdjęcia z tego, jak to wygląda. To jest plac budowy po prostu. Ścisły rezerwat jest placem budowy w tej chwili. Ja bardzo ci dziękuję, że w tej trudnej sytuacji, ale z nadzieją. Kasia Jagiełło oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, Sławku Droniu z Białowieży prosto. Powiedz mi o sytuacji mieszkańców, bo może część ludzi udaje, że nie widzi. My widzimy, wystarczy wejść, mówię, na profil obozu dla puszczy i codzienne zdjęcia. Po prostu macie tam poligon, nie tylko poligon, ale plac budowy w tej chwili. W ścisłym rezerwacie, w środku Białowieży. Jak wy sobie z tym radzicie? No, sytuacja jest coraz bardziej trudna, dlatego że to się przedłuża. Już trwa to 5,5 miesiąca, od kiedy jesteśmy zamknięci w Białowieży. Fatalnie to wpływa na psychikę ludności, której tam mieszka. Nie możemy zaprosić przyjaciół, ale też no, ciężko nam patrzeć, jak nasza miejscowość, która była perełką turystyczną Podlasia, zamieniona najpierw była w poligon, a teraz w plac budowy. No, jest to przerażające, ilość ciężkiego sprzętu i tak jak jest rozwalana infrastruktura Białowieży, to jest coś przerażającego. Do lasu prawie już nikt z nas nie chodzi, bo jest mnóstwo wojska i raczej nie są przychylnie nastawieni, żebyśmy chodzili, patrzyli. Jesteśmy zaniepokojeni. Drogi wszystkie w lesie są rozjeżdżane. No, to nie są drogi przystosowane do takiego sprzętu. Przyrodnicza katastrofa, już myślałem, że już nic nas nie spotka gorszego, to co było po wycince w Puszczy Białowieskiej, ale to wydaje się jeszcze gorsze, nie? I te pieniądze, które są na Podlasie, miały przyjść pieniądze na rozwój infrastruktury turystycznej, na to, żeby ta ludność mogła godnie żyć, a są pakowane miliony, miliardy pieniędzy w ten płot, to jest 1,6 miliarda. I będą pakowane dalej. Już nie mówię później, jak będzie ten płot później czyszczony, ale zwróćmy uwagę, gmina Białowieża ma około 15 km linii płotu. 1 km tego płotu, muru, zapory, już jak go nazwiemy, to jest 8,6 miliona złotych, czyli jeżeli przeliczymy 15 kilometrów, to wychodzi 130 milionów w gminie Białowieża zostanie zainwestowanych jak gdyby w infrastrukturę. I teraz policzmy sobie, że mieszka w Białowieży 2000 osób, to wychodzi, że każdy mieszkaniec powinien dostać 60 parę milionów złotych. Czyli jeżeli kilkuosobowa rodzina, to byłoby około 200 milionów złotych. Moglibyśmy za te pieniądze, kasę gospodarstwo, założyć fotowoltaikę, zapomnieć w ogóle o smogu w Białowieży, mieć czyste powietrze. Starsze osoby nie musiałyby już martwić się o drewno. W ogóle ta miejscowość by inaczej funkcjonowała i ludzie w końcu by dostali jak gdyby za to wynagrodzenie. Mógłby powstać park, moglibyśmy pięknie żyć i te pieniądze
pieniądze zupełnie inaczej spożytkować. Przecież wiemy, że ten płot nie będzie żadną zaporą dla ruchu uchodźców. To będzie dla zwierząt. No będzie zapora dla zwierząt i to straszne, dlatego że rysie, no nie wyobrażam sobie, jest kilkanaście rysi w Puszczy Białowieskiej, jak one mają się krzyżować, jak ta pula genetyczna może się rozwijać, to będzie katastrofa dla tych Ale zwierząt. Czy wy macie jakąś informację, ile to jeszcze może potrwać? Czy macie jakieś odszkodowania? Odszkodowania są dla przedsiębiorców, ci, którzy prowadzili księgowość. Niestety wiele małych agrokwater, małych przedsiębiorców nie dostaje tej rekompensaty, bo nie mają tego wpisanego. Ta ich księgowość nie musieli prowadzić na przykład agrokwaterodawcy i wiele tych osób po prostu nie dostaje teraz odszkodowania. Już w ogóle pomijam te osoby, które są poza strefą, do której i tak przyjeżdżali ludzie do Puszczy Białowieskiej, a teraz nie przyjeżdżają i oni najbardziej cierpią, bo nie dostają ani odszkodowania, ani nie mają żadnego z tego pożytku. Także no, najgorsza jest właśnie ta niepewność. Nie wiemy do kiedy. Mówi się, że do czerwca, a później się teraz mówi, ale infrastruktura dalej będzie uzbrajana na następne 2 miesiące. Więc my mamy kolejny sezon z głowy, jak gdyby. Nie? My przedsiębiorcy też musimy wiedzieć, czy my mamy zatrudniać tych ludzi, co my mamy powiedzieć swoim pracownikom. To jest tragiczna sytuacja. Czekamy, co samorządowcy na to powiedzą. Na razie za bardzo się nie wypowiadają. To jest bardzo przykre, bo powinni bronić naszych interesów. No i no nie chcę, że tak powiem, popaść w jakąś histerię, ale chcemy rozmawiać. Nikt z nami nie rozmawia, nikt z rządu nie przyjedzie, nie porozmawia. Dlaczego? Są obiecane, że niby ta infrastruktura zostanie naprawiona, ale kiedy, jak, konkretne kwoty na papierze? Przecież powiedzieć teraz możemy wszystko. No nic, z nadzieją, że Unia nas wysłucha, że nie ma nas jeszcze dość, składamy petycję. No składamy już raz, że tak powiem, Unia zatrzymała wycinkę bezsensowną. Mamy nadzieję, że teraz też uda się jakieś fajne rozwiązanie znaleźć. Chociażby te przejścia dla zwierząt porządne, no coś trzeba myśleć. No. Nie możemy iść takie na hura, z nikim się nie konsultując, bo to jest obraźliwe dla ludzi miejscowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie tutaj. Serdecznie, szczególnie dziękuję wszystkim ludziom, którzy przybyli. A dzisiaj jesteśmy po to, by przekazać przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce apel naukowców. 1661 naukowców z całego świata podpisało się pod apelem o natychmiastowe wstrzymanie prac i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla bariery, jakim jest mur na granicy, która ten mur ingeruje w obszary Natura 2000. Mur powstaje z złamaniem prawa europejskiego. Dzisiaj również jako przedstawiciel organizacji ekologicznej, pozarządowej przekazujemy list na ręce tutaj przedstawicielstwa komisji 155 organizacji pozarządowych z 25 krajów świata, z 6 kontynentów, uważając, że sprawa Puszczy Białowieskiej nie jest sprawą tylko polską, sprawa ochrony naszych granic nie jest tylko sprawą polską, jest międzynarodową sprawą, bo zadbanie o ochronę przyrody, zadbanie o praworządność jest bardzo ważnym elementem. Chciałbym poprosić o głos inicjatorów apelu naukowców, panów profesorów z nauki dla przyrody. Nazywam się Piotr Będkowski, jestem doktorem, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, reprezentuję ruch społeczny Nauka dla Przyrody, skupiający naukowców z całej Polski, z Polskiej Akademii Nauk, z Uniwersytetów Warszawskich. Proszę Państwa, Puszcza Białowieska jest ostatnim lasem nizinnym w strefie umiarkowanej w Europie, nie tylko w Polsce, w Unii Europejskiej. Jest to skarb całego kontynentu, nie tylko nasz. Bariera, która ma powstać, obejmuje zbudowanie bardzo dużego muru. Tak? To ma być 5-metrowy mur, praktycznie szczelny, to nie jest siatka, to jest po prostu trwałe wygrodzenie. On sobie stanowił ogromną przeszkodę dla migracji zwierząt. A Puszcza Białowieska jest niezwykle ważnym korytarzem ekologicznym w migracji zwierząt ze wschodniej części kontynentu do Polski w dużej mierze, tak? Pamiętają Państwo, jakiś czas temu przywędrował niedźwiedź z Białorusi i to się może zdarzyć tylko z tamtej strony, ponieważ z polskiej strony nie ma ekologicznych korytarzy, które by wspomagały wędrówki takich zwierząt. Problem z murem
który jest częścią bariery, która ma powstać, jest taki, że on powstaje bez żadnych, z pominięciem w zasadzie wszystkich przepisów, które normalnie się stosuje w tego typu instalacjach, tak? Ustawa, która wprowadza budowę muru, mówi eksplicytnie, że nie stosujemy ustawy o ochronie środowiska, nie trzeba żadnych pozwoleń, nie trzeba żadnych konsultacji. To jest duży błąd, tak? Budujemy bardzo trwałą, bardzo poważną przeszkodę dla migracji zwierząt i instalację wnikającą w ekologię puszczy bez w ogóle żadnego rozważenia, jakie to może mieć konsekwencje inne niż no niestety PR-owe. Dziękuję. Nazywam się Robert Maślak, jestem z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Szanowni Państwo, to co dzieje się w tej chwili na granicy, co się zaczęło, no jest w opinii środowiska naukowego, przyrodników, biologów skandalem. To jest tak, jakbyśmy na dziedzińcu Wawelu postawili wieżowiec. Puszcza Białowieska, nie wiem czy wszyscy sobie w Polsce zdają sprawę, to jest nasz skarb narodowy, więc nawet z tych przyczyn bym powiedział patriotycznych powinniśmy ją chronić. Oprócz tego jest no, zasobem całej ludzkości. Jest wpisana prawda na listę UNESCO. To co się dzieje to jest oddziaływanie zarówno długoterminowe, czyli zamknięcie szlaków migracyjnych dla wielu zwierząt, ale sama budowa już generuje olbrzymie straty, bo to są wielkie pasy, które są wylesiane. Później dalej jest eksploatacja tego. Wiadomo, że to będzie wymagało przez cały czas jakichś reparacji. To są tony farby, które tam będą używane i innych chemikaliów. To jest po prostu katastrofa dla puszczy. Dzisiaj te zwierzęta w miarę swobodnie mogą migrować. Tutaj kolega wspomniał o niedźwiedziu. Rzeczywiście ten niedźwiedź się pojawił niedawno w puszczy, w polskiej części puszczy. No to jest po prostu katastrofa. To jest także coś, o czym no, niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. To jest na przykład przywożenie nasion gatunków inwazyjnych, a więc roślin inwazyjnych. To jest naprawdę zagrożenie no, wielkoskalowe i wielowymiarowe dla puszczy. Dlatego też tutaj jestem i chciałbym w imieniu środowiska naukowego właściwie całego świata, bo tych podpisów mamy od Australii, Nowej Zelandii do Kanady, naukowców z całego świata, zaprotestować i zaapelować, żeby Komisja Europejska zrobiła co tylko może, żeby zatrzymać to szaleństwo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja nazywam się Aleksandra Szalwa i jestem mieszkanką Puszczy Białowieskiej. Proszę Państwa, my jako mieszkańcy mamy dość. Mamy dość tego, że od miesięcy żyjemy w strefie zmilitaryzowanej, że pod naszymi domami jeżdżą setki ciężarówek wojskowych, latają helikoptery, robimy zakupy w towarzystwie uzbrojonych mężczyzn i kobiet. My mamy już dość. Ta inwestycja to będzie de facto kolejny cios dla naszego miejsca, naszego domu, które jako mieszkańcy i obywatele de facto czujemy się w obowiązku chronić. Kochamy puszczę, to jest nasz skarb narodowy i ona nie zniesie kolejnego ciosu w postaci tego muru. Apelujemy do wszystkich o to, żeby wesprzeć nas w walce z tą katastrofalną dla przyrody inwestycją, abyśmy nie musieli żyć w miejscu, w którym będą przejeżdżały setki betoniarek, setki ciężarówek i żeby chronić puszczę. Dziękuję. Nazywam się Sławomir Droń, też jestem mieszkańcem Białowieży. Chciałem powiedzieć tylko o inwestowaniu w ogóle w Podlasie. Ten mur pochłonie 1,6 mld. To jest ogromna suma jak dla tego regionu. Jeżeli pomyślimy o tym, że kilometr tego muru kosztuje ponad 8 mln zł, 8800 i przeliczymy się to na 2000 mieszkańców, którzy mieszkają w gminie Białowieża, to jest na każdego mieszkańca ponad 66 mln zł. Jeżeli każde gospodarstwo dostałoby takie pieniądze, moglibyśmy wszędzie założyć fotowoltaikę, zapomnieć w ogóle o
używaniu drewna jako opału w miejscowości i w ogóle ci ludzie mogliby zupełnie inaczej funkcjonować. To są wywalone pieniądze w błoto. Czekaliśmy na jakieś inwestycje z rządu. Zawsze było mówione, że nie może Park Narodowy powstać, bo brakuje pieniędzy na inwestycje. A teraz wywalamy tyle pieniędzy i jeszcze niszcząc ten park. Jest to dla nas po prostu bardzo smutne. Od 5,5 miesiąca cała branża turystyczna stoi i nikt z nami nie rozmawia, nie mówi, jak to długo będzie trwało, jak to będzie wyglądało. Nikt z rządu, wszyscy się pochowali, wojewoda się pochował, nie rozmawia z nami, żaden przedsiębiorca nie ma żadnej informacji, ile to będzie trwało, jak mamy ten biznes prowadzić. No myślimy, że Komisja Europejska pomogła nam w trakcie, jak była wycinka, ta haniebna wycinka i podpierano się niby ludnością miejscową, niby takim wielkim poparciem, a to było haniebne dla nas i mam nadzieję, że teraz też powstrzymamy to szaleństwo. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry, ja się nazywam Krzysztof Cibor, jestem z Greenpeace, ale tak naprawdę reprezentuję tutaj 156 organizacji pozarządowych, które podpisały się pod apelem do Komisji Europejskiej, do pani Urszuli von der Leyen, o to, aby wstrzymała, aby zrobiła, podjęła wszelkie środki do tego, aby wstrzymać budowę muru, aby przeprowadzić odpowiednią ocenę oddziaływania na środowisko tej potężnej i naszym zdaniem niezmiernie szkodliwej dla puszczańskiej przyrody inwestycji. Organizacje pozarządowe, liczne organizacje pozarządowe z Polski i z innych krajów od wielu lat, od dziesięcioleci tak naprawdę, walczą o to, aby puszcza była odpowiednio chroniona, aby była bezpiecznym miejscem do życia dla puszczańskiej przyrody, dla ludzi, którzy żyją w tych okolicach. Do tej pory największym problemem puszczańskim były zbyt intensywne wycinki, do których dochodziło między innymi w 2017 roku. W tym roku to, co się dzieje od kilkunastu dni, to jest po prostu wbicie już gwoździa do trumny. Polski rząd Rzeczpospolitej, który powinien robić wszystko, aby chronić ten niezwykły przyrodniczy skarb, z którym mamy do czynienia właśnie w puszczy, aby robić wszystko, aby ta puszcza mogła w pełni swój potencjał realizować dla dobra przyrody, ale też dla dobra ludzi, którzy tam żyją w bezpośrednim sąsiedztwie puszczy. Ten polski rząd wykonuje działania, które będą na wiele lat, wiele dziesięcioleci prawdopodobnie miały bardzo duże negatywne skutki. Mało tego, robi to w taki sposób, że pozbawia nas, organizacje pozarządowe, pozbawia społeczeństwo możliwości zabrania głosu, możliwości powiedzenia, co jest nie tak z tym murem, możliwości dokładnego zbadania tego, w jaki sposób ta inwestycja może oddziaływać na środowisko. No nie ma naszej zgody na taką sytuację. Nie chcemy, aby przyszłe pokolenia, nie chcemy tracić tego wyjątkowego dziedzictwa, naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska i dlatego jesteśmy tutaj i przekazujemy też Komisji Europejskiej nasz apel o to, aby podjęła Komisja Europejska zdecydowane i wszelkie możliwe działania, aby wstrzymać tę inwestycję i nie dopuścić do dalszej dewastacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Morgan Janowicz i reprezentuję Green Rev Institute. W imieniu zarządu i fundatorów Rev i zespołu ludzi, którzy będą musieli sprzątać po krótkowzrocznych, biernych politykach i decydentkach mówię, zostawcie zwierzęta w spokoju, one były tu przed nami. Żyły tam, zanim wprowadziliście prawo, które w imię strachu przed innymi ludźmi niszczy przyrodę. W imię populizmu zabija zwierzęta pozaludzkie, wskazuje na cierpienie inne zwierzęta. To jest prawo tworzone przez ludzi, którzy boją się innych ludzi. Chcę zobaczyć świat, w którym Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie realizowało interesy wszystkich mieszkańców i mieszkanych środowiska naturalnego, a nie ogłaszało sukces z powodu konsultacji systemu kaucyjnego. Chcę zobaczyć państwo, które zrozumie, że bez zwierząt pozaludzkich nie będzie ludzi, które będzie tworzyć prawo chroniące zwierzęta pozaludzkie, a nie prawo krzywdy, cierpienia i konsekwentnego niszczenia tego, co przeszkadza ludziom w realizowaniu politycznych, biznesowych,
krótkowzrocznych interesów. Spotykamy się, bo znowu państwo, rząd, politycy, decydentki zawiedli. Budują kulturę strachu, nieufności i odgradzają nas od przyrody, środowiska naturalnego i od innych ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Dzisiaj w imieniu REW chciałabym wam przypomnieć, że wszyscy i wszystkie jesteśmy zwierzętami. Naszą siłą jest solidarność i empatia. Będziemy na ulicach. Będziemy pukać do waszych gabinetów, do waszych sal konferencyjnych, do waszych biur poselskich, do waszych skrzynek mailowych. Będziemy stawać razem w imię wszystkich zwierząt, bo prawo ma chronić, a nie stwarzać zagrożenia. Dzisiaj to my, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, obywateli i obywatelki, stajemy razem jako współrządzący. Ten mur nie reprezentuje siły. Reprezentuje okrucieństwo i słabości. Spotykamy się tutaj, bo Unia Europejska to wspólnota, która nie może pozwalać na mury, druty, zasieki w imię strachu rządzących. Nasza wspólna obecność tutaj to deklaracja, że będziemy pilnować, żeby prawo chroniło ludzi, zwierzęta pozaludzkie i przyrodę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Chciałbym też oddać głos bardzo zasłużonej osobie, która dużo zrobiła, by pomagać innym ludziom, by pomagać na różnych kontynentach świata. I myślę, że bardzo się cieszymy, że takie osoby są z nami. I przypominam, że to jest apel organizacji z 6 kontynentów, z 25 krajów świata, z bardzo kluczowych organizacji. To jest apel również środowisk naukowych i to jest duży sygnał do Komisji Europejskiej. Szanowni Państwo, w Waszych rękach leży los tego muru. Prawo ewidentnie zostało złamane. Po prostu róbcie to, co do Was należy. Chrońcie przyrodę, chrońcie praworządność. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. No, nie muszę tłumaczyć, dlaczego tutaj jestem. Chciałabym, żeby ten nasz głos był usłyszany. Niestety nie mogę powiedzieć Państwu, że moją obecnością tutaj reprezentuję jakoś opinię Parlamentu Europejskiego, ponieważ nawet w mojej grupie politycznej w IPP nie ma dużego zainteresowania. Mnie to przejmuje ogromnym smutkiem, bo po to jesteśmy politykami, żeby zajmować się naprawdę istotnymi problemami. Zniszczenie Puszczy Białowieskiej oznacza nie tylko ogromną szkodę dla Polski, dla Białorusi, dla mieszkańców, ale dla całej Europy, dla świata. Tak? Takich miejsc na świecie nie jest już dużo. I to jest nasz obowiązek patriotyczny również, żeby chronić Puszczę. Przyjechałam tutaj z Torunia specjalnie po to, żeby zaprotestować razem z innymi, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki mediom, które są tutaj obecne, ten nasz głos zostanie usłyszany. Dla mnie budowa tego muru oznacza nie tylko zniszczenie Puszczy Białowieskiej, to jest oczywiście bardzo ważne, ale również jest symbolem takiej polityki propagandowej, która chce nam pokazać, że coś nam grozi, tak? Że ten mur jest budowany po to, żeby bronić granicy polskiej. Tej granicy nie trzeba bronić, bo nikt nam jej nie chce zabrać. Ta granica potrzebuje takiej kontroli jak każde inne granice. Są w tej chwili metody na chronienie granic, a poza tym dzisiaj granice chroni się dzięki polityce zagranicznej, której, jak Państwo wiecie, nie ma. Ta polityka, dzięki której powstaje ten mur, czy z powodu której powstaje ten mur, jest polityką, która ma ograniczyć prawo każdego człowieka do życia w pokoju. Przez tą granicę próbują przedostać się ludzie, głównie z Afganistanu, z Syrii, z Jemenu,
ludzi, którzy doświadczają tragedii okropnych wojen. Tym ludziom stawia się granice. Ja też chcę powiedzieć, proszę Państwa, od lat zajmuję się tymi problemami. Byłam w wielu krajach, gdzie toczą się wojny. Żaden mur nie przeszkodzi migrantowi przedostać się tam, gdzie jest bezpiecznie. Mury dzisiaj nie są w modzie. Wprawdzie rzeczywiście powstają na całym świecie, ale ja mam takie wrażenie, że ludzie nie zdają sobie już sprawy z tego, że mur nikogo nie zatrzyma. I te mury trzeba będzie niszczyć, tak jak mur berliński. Więc stawianie takiego muru, którego koszt jest ogromny, tutaj Sławek przeliczał to na to, co to może dać mieszkańcom. Ja przeliczam to na to, co mogłoby to dać tym cudzoziemcom, którzy są zamknięci w aresztach, w więzieniach, bo tak należy nazwać te ośrodki strzeżone, gdzie mają 2 metry kwadratowe na osobę, gdzie żyją w poniżających warunkach i gdzie żyje ponad 800 dzieci, według tego, co ostatnio w parlamencie mówiła zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzieci u nas są w więzieniach, nie mogą chodzić do szkoły. Przecież można by było stworzyć ośrodki, gdzie warunki byłyby o wiele lepsze i kwota na to użyta byłaby tylko minimalną częścią tego, co rząd przeznacza na budowę muru. Ten mur tylko zniszczy puszczę, przeszkodzi zwierzętom w przemieszczaniu się i zaszkodzi też dobrej opinii Polski, której już chyba nie mamy. Polski, która chciałabym, żeby była otwarta na migrację. Ja wiem, że to jest niepopularne, chociaż wśród Państwa, którzy są tutaj, myślę, że jesteście otwarci na migrantów, których potrzebujemy. Źle się dzieje się w tym państwie i to, co jest robione na granicy polsko-białoruskiej, to, co jest robione Puszczy, jest tego symbolem, tragicznym symbolem. Bądźmy razem i protestujmy jak najgłośniej. No nie możemy na to pozwolić. Ja, wiecie Państwo, ja czuję pewną bezsilność, bo chociaż tu jesteśmy, protestujemy, chociaż jest tych wielu podpisów, bardzo ważnych ludzi, to czy na pewno uda nam się zatrzymać tę budowę? Co jeszcze możemy zrobić, żeby ją zatrzymać? Bo państwo PiS postępuje jak taki wał, tak? Robią dokładnie to, co chcą i nie patrzą na nasze opinie, na nasze protesty. Dlatego, no, nie wiem, zróbmy coś więcej, żeby można było rzeczywiście ten walec powstrzymać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz z 3 przedstawicielami, czyli z naukowcami, z przedstawicielem organizacji i z przedstawicielem lokalnej społeczności do przedstawicielstwa komisji, by oficjalnie wręczyć te nasze listy i apele o to, by Komisja Europejska podjęła wszystkie możliwe kroki prawne, by do momentu przeanalizowania i zbadania wpływu tej inwestycji na przyrodę, na 5 obszarów Natura 2000, by wstrzymali Polacy pracę, by można było zgodnie z prawem podjąć wszystkie możliwe kroki, by minimalizować ten wpływ na przyrodę tak bardzo drastycznej inwestycji, jakim jest mur, czyli granicą nie do przekroczenia dla niemal wszystkich grup zwierząt. Dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie przekazać list 156 organizacji z 25 krajów, 6 kontynentów z apelem o wstrzymanie prac do momentu, gdy ta inwestycja będzie zgodna z prawem, gdy będziemy mogli przeanalizować jej wpływ na przyrodę. Oprócz, i tutaj wręczam panu list, z gorącą prośbą o przekazanie tego listu adresatom, czyli pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, panu Timmermansowi oraz przedstawicielowi panu Sinkiewiczowi, który jest z Komisji Ochrony Środowiska.
Dzień dobry, przepraszam dobry. Bardzo. Czy ja mogę poprosić o słowo dla kanału na YouTubie Pod jednym niebem? Też tam zależy nam na Puszczy bardzo. Ja wiem, że pani była bardzo blisko. Wspomina pani, że politycy powinni zajmować się sprawami najważniejszymi. Tymczasem widzimy, czym się zajmują. Biznesem chyba w tej chwili, tak? No tak, nie zajmują się tymi sprawami, które wydają się istotne dla społeczeństwa. Mamy problem z całą służbą zdrowia, z dostępem do służby zdrowia. Mamy problemy, które dotykają nas tak na co dzień, tak? Szkolnictwo upada, więc tutaj jakoś nie widać działania, a jeżeli widać działania rządu, to niszczące. Sprawa muru, który jest budowany na granicy, jest sprawą nas wszystkich Polaków, bo to będzie miało różne konsekwencje, od dyplomatycznych po ludzkie. Tak przecież my się odgradzamy nie tylko od uchodźców, ale odgradzamy się od demokracji, od ruchów demokratycznych istniejących na Białorusi. W jaki sposób ci ludzie będą mieli przedostawać się do Polski? Odcinamy się również od migrantów, którzy nam są potrzebni. My zaraz będziemy płakać, bo będą od nas odchodzili Ukraińcy. Tak, którzy opiekują się naszymi starymi matkami, opiekują się dziećmi, sprzątają w naszych mieszkaniach, ale wykonują też wiele innych prac bardzo ważnych. I tych ludzi nie będzie, ponieważ część z nich pojedzie do Europy, bo tam lepiej płacą, a część wróci, bo grozi Ukrainie wojna. I mam nadzieję, że wtedy sobie zdamy sprawę z tego, co to oznacza brak migrantów w kraju, który się starzeje. No właśnie, ja bardzo się martwię, że odgradzamy się też od młodego pokolenia, które po prostu coraz mniej ma nadziei na to, że może coś tutaj zdziałać, prawda? No tak, młode pokolenie ucieka. Teraz na mediach społecznościowych coraz więcej jest takich wpisów ludzi, którzy no już nie chcą tutaj być. Mieli nadzieję, że będzie można tutaj żyć normalnie. Okazuje się, że nie. W związku z tym z różnych powodów uciekają do innych krajów ze swoim wykształceniem, z umiejętnościami. Tracimy ich. Tracimy lekarzy, tracimy pielęgniarki. No nie wiem, czy nasz kraj może sobie na to pozwolić.